Dzień dobry, Tomasz Parol, Fundacja Anioł Sprawiedliwości, anulujdług.pl. Jesteśmy na kanale YouTube anulujmandat.pl i zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu wideo na temat finansów w czasach trudnych. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o sekurytyzacji, to znaczy skąd to się bierze, że banki sprzedają wierzytelności, handlują długami, to się tak mówi potocznie, czyli sprzedają wierzytelności firmom windykacyjnym, którymi najczęściej są fundusze sekurytyzacyjne, obsługiwane przez znane brandy, takie jak dawniej to był na przykład GetBack, teraz już GetBacku się nie spotyka, GetBack upadł, ale cały czas bardzo aktywnie działa Kruk, działa EOS, działa BEST, działa Corpus Juris, działa Lindorf i działa jeszcze kilka innych znanych firm windykacyjnych, takie jak Ultimo, które bardzo aktywnie atakują tak zwanych dłużników i które się szczycą tym, że większość spraw wyjaśniają, czyli załatwiają bez pomocy sądu, czyli polubownie. To jest oczywiście prawda. Rzeczywiście większość spraw, większość roszczeń załatwiają polubownie, tylko że tam nie ma polubowności, to znaczy, że wszystko załatwiają poza sądem, tylko że tam nie ma polubowności. Po prostu są to firmy windykacyjne, to są firmy nie tyle prawnicze, ile firmy wyspecjalizowane w manipulowaniu, w sztuce wywierania wpływu, czyli w wyspecjalizowaniu w zamienianiu roszczeń niezasadnych, roszczeń wadliwych, w zamienianiu roszczeń, które w rzeczywistości nie są żadnymi roszczeniami, są tylko twierdzeniem, że jest to dług, na długi rzeczywiste, doprowadzając do tego, że osoba nękana, osoba indagowana, osoba, która jest na celownika, która jest ofiarą takiego procederu, taka osoba po prostu podejmuje działania na swoją szkodę, jest oszukiwana. Tak? To są firmy, które działają troszeczkę jak system na wnuczka, z tym, że te firmy ślizgają się, one wykorzystują, nadużywają istniejące prawo i istniejące nieudolności systemu sprawiedliwości oraz aparatu ścigania. Dlatego, że one doprowadzają państwa, doprowadzają osoby fizyczne do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem, ale robią to w białych rękawiczkach i robią to w taki sposób, że bardzo często te osoby, które zaczynają spłacać te rzekome długi, nie zdają sobie sprawy z tego, że są ofiarami manipulacji, są ofiarami oszustwa i że tak naprawdę z żadnymi długami nie mają, tutaj żadnych długów już nie było, ponieważ takie osoby zazwyczaj podchodzą do świata bardzo prosto i uważają, że na przykład, jeżeli kiedyś był kredyt, który nie był spłacony, jeżeli kiedyś była jakaś pożyczka u lichwiarza, u firmy chwilówkowej, która nie była spłacona, no to to roszczenie jest i to roszczenie jest zasadne. Natomiast takie osoby w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że bardzo często przede wszystkim zaistniało przedawnienie oraz, że bardzo często to roszczenie zostało napompowane albo uaktualnione działaniami niezgodnymi z prawem. Króciutko o sekurytyzacji. No, czym jest sekurytyzacja banki? Ona pojawiła się pierwszy raz w zasadzie w latach 80. To jest następstwo takiej oto sytuacji, że na początku lat 70. w bankach w ogóle na świecie, w Ameryce głównie, ale ten trend pojawił się na świecie, zdjęto parytet złota, czyli zdjęto zakotwiczenie
środków finansowych, takich jak wtedy jeszcze to była głównie gotówka, to były środki papierowe, ale już były oczywiście, była już bankowość cyfrowa, pierwsza bankowość cyfrowa, elektroniczna, tak zwana bankowość księgowa, czyli były środki, które były też zapisem cyfrowym. Zniesiono zabezpieczenie waluty, takiej jak dolar, pieniędzy na złocie. Na złocie. Do tamtej pory, do początku lat 70., zawsze banki musiały posiadać skarb i zawsze mogły obracać pieniędzmi, pożyczać pieniądze, które co prawda mogły być wielokrotnością tego skarbu, ale wielokrotnością ograniczoną. Czyli banki musiały mieć na przykład, chcąc dysponować, rozdysponować, czyli udzielać kredytów na 10 miliardów dolarów, banki musiały mieć miliard dolarów, tak mówiąc w uproszczeniu, w złocie, w swoim skarbcu. I to była tak gwarancja, że po prostu pieniądze nie będą się mnożyły, że te pieniądze nie będą multiplikowane sztuczkami księgowymi, dlatego że ten parytet musiał być zachowany. Te parytety były różne, ten stosunek był coraz niższy, coraz mniejszy tego złota w stosunku do tego pieniądza, nazwijmy go papierowym albo wirtualnym, natomiast on był. Na początku lat 70. zrezygnowano i po krachu na początku lat 80., po krachu bankowości amerykańskiej i brytyjskiej, tam ten krach się pojawił ze względu na duże manipulacje funtem, ze względu na kryzys gospodarczy, banki doszły do wniosku, że po co mają się pakować w utrzymywanie tak zwanych złych długów z jednej strony, a z drugiej strony, dlaczego jeżeli nie ma parytetu złota, nie mogą udzielać kredytów dużo więcej, tworząc sztuczne zabezpieczenia księgowe, które będą powiększały wartość majątkową banków, co ich je zabezpieczy przed upadkiem. I to zaczęto robić. Wymyślono, że banki mogą przecież pozbywać się kredytów niespłaconych w ten sposób, że je sprzedadzą do tak zwanej sekurytyzacji, czyli sprzedadzą je do osobnych funduszy, które za jakąś część takich złych wierzytelności po prostu zapłacą. Bank pozbędzie się tych złych kredytów, tych kredytów śmieciowych. Nie będą te kredyty dla niego obciążeniem, za to bank dostanie za to jakieś środki. Natomiast te fundusze, one mając w swoich portfelach tak zwane wierzytelności, które były troszeczkę już uprane, ponieważ jeżeli fundusz zakupił od banku wierzytelności, to znaczy, że fundusz rzekomo je jakoś tam zweryfikował, to nieprawda, nie zweryfikował ich. Natomiast tak udawał, on z tymi portfelami wierzytelności szedł na rynek, szedł na giełdę, szedł po pieniądze od inwestorów, sprzedając tak zwane świadectwa inwestycyjne, które miały doprowadzić do tego, żeby fundusz za te pieniądze dokonał egzekucji wierzytelności albo doprowadził do spłaty tych wierzytelności od dłużników. I czyli siłą rzeczy, od tamtej pory banki, kiedy kredyty, z jakiegoś powodu kredyty nie były spłacane, banki je natychmiast dzieliły na takie, które uważały, że one są jeszcze bardzo aktualne, że one są dokumentacyjnie dopięte na ostatni guzik i wtedy bank, mimo że bank nie jest firmą prawniczą, tylko jest firmą finansową, wtedy bank ze swoimi prawnikami próbował dochodzić takiej wierzytelności, próbował zmusić dłużnika do spłaty takiego zadłużenia. Bank miał swoje sposoby, albo
doprowadzał do jakiejś tam modyfikacji tego kredytu, zamiany kredytu starego na kredyt nowy, albo bank szedł do sądu po prostu, albo bank tak zwanymi miękkimi działaniami windykacyjnymi, czyli przez telefon, naciskając na klienta, tam trochę go strasząc, że mu tam zlicytuje mieszkanie, nieruchomość, doprowadzał do tego, że ten klient zdobywał pieniądze gdzie indziej i spłacał, tak? Ale to były wierzytelności, bank się zajmował wierzytelnościami, które były względnie świeże, tymi kredytami niezapłaconymi, ale w których zaległość nie była zbyt duża, bo bank pamiętał, że roszczenie, przynajmniej w Polsce, przedawnia się po 3 latach. Czyli bank wiedział, że od wypowiedzenia kredytu ma tak naprawdę 3 lata na działania prawne, na działania sądowe i ma 3 lata na to, żeby spróbować jeszcze wcześniej zmusić dłużnika, czyli swojego kredytobiorcę, do tego, żeby na przykład podpisał ugodę, podpisał jakieś zobowiązanie albo co najmniej część tego zaległego kredytu spłacił sam dobrowolnie, bojąc się na przykład utraty nieruchomości, czy bojąc się, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności jego żyranci. I takie działania banku przynosiły skutek w wielu przypadkach, ale w jeszcze większej ilości przypadków nie. Dlatego, że okazywało się, że na przykład bank sam sobie wyjął część możliwości, ponieważ on dokonał zaniedbań na dokumentacji, tak? Okazało się, że bank na przykład nie posiada pełnej dokumentacji tego rzekomego kredytu. Okazuje się, że na przykład bank nie potrafił doręczyć wypowiedzenia kredytu, że bank nie jest w stanie skontaktować się z dłużnikiem. No i wtedy bank stwierdza, że a może w takiej sytuacji, jeżeli taki jest opór, jeżeli on sam nie może znaleźć tego dłużnika, jeżeli on sam zaniedbał tyle spraw i to będzie duży kłopot, a bank przecież nie jest instytucją wyspecjalizowaną w kwestiach prawnych. Bank jest reprezentowany przez różnego rodzaju radców prawnych, ewentualnie adwokatów, firm, kancelarii adwokackie w takich sprawach. No i bank może stwierdzić, którym musi dać wynagrodzenie oczywiście, może stwierdzić, że i stwierdza, że w wielu przypadkach, w wielu tak zwanych kredytów, które zostały udzielone albo zbyt pochopnie, albo o które bank nie zadbał, albo w których utracił dokumentację, część dokumentacji, albo w których nie jest pewny tego roszczenia, ponieważ co prawda księgi mówią jedno, ale na przykład utracił już bank ze względu na zmiany systemu podgląd do całej historii rachunku, więc bank w takiej sytuacji stwierdza, że no od tego ma zaprzyjaźnione, czy tam od tego jest rynek funduszy sekurytyzacyjnych, żeby po prostu taki zły kredyt sprzedać. No i wtedy albo sprzedaje z wolnej ręki, czyli sprzedaje podmiotowi, który zaprasza, dlatego zaprasza do nabycia, bo ten podmiot, ten fundusz należy do banku, albo bank jest współudziałowcem tego funduszu. I to jest bardzo prosty deal, bo bank kombinuje tak. No ja sprzedam za 15% te wierzytelności złe. Fundusz za to zapłaci te 15%. I co prawda ja z nich dostanę tylko 15%, ale przecież jako, że to był kredyt wirtualny, ten kredyt nie był oparty o żaden parytet złota, no to tak naprawdę koszt tego kredytu mój to był 10 do 20% wszystkiego, ponieważ myśli sobie bank, ja korzystając z przywileju zawartego w prawie bankowym, po prostu dokonałem nadpisania określonej kwoty na rachunku bankowym kredytobiorcy. Bank nie wyjmuje przecież żadnych pieniędzy ze swojego kieszeni i bank nie pozbywa się części pieniędzy, które
ma zabezpieczone na złocie teraz. Także bank może tak naprawdę nadpisać sobie dowolną kwotę na rachunku bankowym kredytobiorcy, to się nazywa kredyt. Tak? I ta kwota jest honorowana oczywiście przez inne banki. Tutaj musi się księgowo zgadzać, czyli musi być z jednej strony dajemy kredyt, z drugiej strony pobieramy zabezpieczenie, podpisujemy umowę, to się wszystko zgadza. No ale potem jak dochodzi do spłaty tego kredytu i ten kredyt nie zostaje spłacony z różnych względów, no to bank okazuje się, że w dokumentacji nie wygląda dobrze. Tak? I bank stwierdza, to ja sobie to sprzedam za te 15%, czyli tak naprawdę zwróci mi się koszt udzielenia tego kredytu, a to trafi do funduszu w jakiś tam sposób zależnego ode mnie. I teraz, jeżeli fundusz zmonetyzuje to, czyli odzyska tą wierzytelność, albo przynajmniej część tej wierzytelności, czyli odzyska wszystko ponadto, to powiększy majątek mojej grupy, ponieważ ja mam świadectwa inwestycyjne należące do tego funduszu. Dziś te świadectwa inwestycyjne kosztują tyle, jeżeli ten cały pakiet wierzytelności, który sprzedam, zostanie zmonetyzowany, czyli duża część z nich zostanie ściągnięta poprzez działania funduszu, to wtedy te moje świadectwa inwestycyjne będą dużo więcej warte i ja przy sprzedaży tych świadectw, przy odkupieniu przez fundusz tych świadectw albo handlując nimi na rynku, bank mówi, ja po prostu na tym zarobię, tak czy inaczej. No więc banki chętnie sprzedają swoje zaniedbane wierzytelności, zaniedbane kredyty, bardzo często przez siebie, albo kredyty, które nie zostały w prawidłowy sposób zamknięte, albo o których bank już tak naprawdę niewiele wie. Bo na przykład w dokumentacji bankowej zachowała się umowa, ale w ogóle się nie zachowała historia spłaty. Być może zresztą to jest, bardzo często to jest umowa spłacona, to jest kredyt spłacony przez kredytobiorcę. Jeżeli nie w całości, to w wielkiej części, ale historia się nie zachowała, więc się sprzedaje to funduszowi jakby wychodząc od ceny, od kwoty nominalnej zawartej na umowie kredytu. I tak to funkcjonuje. Fundusz sekurytyzacyjny zaproszony do zakupu takich wierzytelności, to może zakupić z wolnej ręki, jeżeli należy do tego banku, ale może też uczestniczyć w przetargu. W przetargu bank wystawia pakiet wierzytelności, na przykład wystawia 50, taką paczkę 50 tysięcy niespłaconych kredytów wierzytelności, wystawia na sprzedaż i mówi, kto da więcej. No i jeden fundusz sekurytyzacyjny mówi, ja dam 10% kwoty nominalnej, inny mówi, ja dam 12%, inny mówi, a ja dam 16%. No to masz, bierz, tak, za te 16%, no i on wtedy płaci te 16%. Jest bardzo zadowolony, bo fundusz w ten sposób kupił, on nie kupuje w ten sposób dokumentacji prawniczej, takiej dokumentacji, którą można prawnie w sposób czysty wykorzystać. Nie, dlatego że on zdaje sobie sprawę, że bank sprzedaje tą wierzytelność, bo z tą wierzytelnością jest jakiś problem. Prawdopodobnie wynikający z zaniedbania banku, albo jest taki problem, że nie ma kontaktu z dłużnikiem. No, ale fundusz jest wyspecjalizowany w odzyskiwaniu kontaktu z dłużnikiem i wyspecjalizowany jest w zamiataniu problemów. To znaczy, jeżeli był problem w dokumentacji, to my tak zamotamy tym rzekomym dłużnikiem, że ten problem w dokumentacji zniknie. I fundusz, który kupił taką wierzytelność rzekomą, bo on tak naprawdę kupił kupił dane osobowe, czyli uczestniczył we fraudzie, czyli sprzedaży danych osobowych. On kupił dane osobowe. Te dane osobowe kupił z jakimiś tam mniej lub bardziej szczątkowymi dokumentami, najczęściej wirtualnymi już teraz, już nie oryginałami, tylko wirtualnymi dokumentami. I on jest z tego zadowolony, bo ma podkładkę, bo mu
Żaden prokurator nie zarzuci, że on działa bez podstawy prawnej, że on po prostu kupił tylko same dane. Nie. On kupił rzekomo wierzytelność. Tak? I on twierdzi, stoi na stanowisku, że kupił wierzytelność, czyli że teraz się będzie zwracał do takiej osoby, z której dane ma, jako do dłużnika. I w normalnym świecie, w świecie praworządnym, powinno to wyglądać tak, że bank, który sprzedał na przykład Krukowi wierzytelność, powiadamia swojego kredytobiorcę byłego, czyli tego dłużnika rzekomego, powiadamia o tym w sposób skuteczny, czyli za potwierdzeniem odbioru, że sprzedał wierzytelność innemu podmiotowi i że zrobił to w oparciu o uprawnienie, jakie posiadał, a to uprawnienie wynika z jakiegoś tam zapisu umowy, w którym kredytobiorca zgodził się na sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, jeżeli do tego zaniedbania, do tego niespłacenia kredytu doszło. I tutaj już mamy pierwszy błąd, pierwszy problem, bo jeżeli bank nie wypowiedział skutecznie umowy kredytu, czyli nie doręczył tego wypowiedzenia umowy tego kredytu na ręce kredytobiorcy, to tak naprawdę z punktu widzenia prawa ta umowa nigdy nie wygasła. Jeżeli nie wygasła, to nie można jej skapitalizować, czyli nie można podsumować wszelkich zaległości, jeszcze obłożyć tego karą i odsetkami i tego sprzedawać. Tak? Nie można tego zrobić, bo zgoda była tylko i wyłącznie na sprzedaż wierzytelności wynikającej z umowy, a nie na sprzedaż umowy. Ta umowa niewypowiedziana, bez względu na to, czy dłużnik, czy kredytobiorca tą umowę w całości spłacił, czy nie, jest ciągle działającą umową. Ona ciągle jest czynna i takiej umowy bank sprzedawać nie miał prawa. No, ale bank puszcza oko, przymyka na to oko i stwierdza, że on uznał, że to jest wszystko wypowiedziane, chociaż oczywiście na to dokumentacji nie ma. No, ale on to sprzedaje i powinien zawiadomić o tym swojego kredytobiorcę, który teraz będzie uznawany przez niego za dłużnika. Potem w świecie idealnym, w świecie, w którym jest prawo się traktuje poważnie, kiedy tam, gdzie państwo działa praworządnie, a sądy dokonują sprawiedliwych osądów i rzetelnie analizują sprawę, w takim świecie firma windykacyjna, czyli fundusz sekurytyzacyjny, ale powiedzmy firma windykacyjna, taka jak Kruk, Ultimo, EOS, Best, powinien się zwrócić do tej osoby, że oto nabył taką wierzytelność, po czym przesłać mu całą posiadaną przez siebie dokumentację sprawy, przesłać mu po to, żeby pokazać, że posiada absolutnie pełną dokumentację historii niezapłaconego kredytu, że jego roszczenie jest zasadne, czyli wysyła i mówi: szanowny panie, jesteś mi pan winien, jesteś nam panie winien 50 tysięcy złotych, a ta kwota wynika z następującej dokumentacji, którą panu przesyłamy. Proszę się z nią zapoznać, proszę poprosić o konsultację prawników i jeżeli nie będzie pan miał żadnych zarzutów odnośnie tej dokumentacji, to proszę zapłacić te należne nam pieniądze, spłacić tą wierzytelność, bo inaczej dokładnie na podstawie tej dokumentacji pójdziemy do sądu. No i tutaj mamy pierwszy ząg, bo jeżeli firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny zakupił tą wierzytelność, to najczęściej to nie bank nas powiadamia o sprzedaży, tylko bardzo często to o tej sprzedaży, o zakupie wierzytelności powiadamia nas ta firma. I to jest bardzo ważne, kto nas powiadamia, bo bank, jak powiadamia, to mamy pewność, że sprzedał, bo bank może tylko sprzedać raz.
A przynajmniej nie powinien się zdradzać, że kilka razy sprzedał tą samą wierzytelność, czyli nie może bank twierdzić, że raz nam wysłać, że sprzedał naszą wierzytelność Krukowi, a następnym razem wysłać, że jeszcze raz tą samą wierzytelność sprzedał Ultimo, prawda? I mamy pewność, że do takiej transakcji, taka transakcja była prawdopodobna. I że teraz prawdopodobnym uczestnikiem takich rozmów jest firma, o której nas poinformował bank. Natomiast gdy pisze do nas firma Ultimo Kruk albo firma Best, to my nie wiemy, czy on mówi prawdę, czy nie. Bo równie dobrze może do nas napisać 5 firm i każda będzie twierdzić, że to im bank sprzedał i mamy takie przypadki, że tak się zdarza. Że tak się zdarza, że zakupili. Albo na przykład jedni zakupili, odsprzedali następnemu i nagle dłużnik otrzymuje szereg listów, z których już sami nie wie, kto ma z nim rozmawiać o tych pieniądzach, tak? O tych pieniądzach, które on jest rzekomo winien. No więc to jest pierwszy ząb. Drugi błąd, powiedziałbym oczywiście błąd z punktu widzenia prawa, ale nie z punktu widzenia manipulacji. O tych szczegółowych manipulacjach ja powiem w następnym wideo. Tutaj jest tylko takie przybliżenie, o co w tym wszystkim chodzi. No więc druga historia to jest taka, że nigdy nie dostaniemy dokumentów w piśmie od firmy windykacyjnej, które moglibyśmy zanalizować. Nie dostaniemy nigdy żadnych dokumentów. Mamy zawierzyć na słowo, czyli firma windykacyjna traktuje nas z buta jako dłużników, mówi, że jesteśmy im winni tyle a tyle pieniędzy i mamy im zawierzyć na słowo, tak? I mamy uwierzyć i się z nimi skontaktować, bo oni tak twierdzą, tak? To jest absolutnie poza skalą, jeżeli chodzi o rzetelność działania, ale to jest przyjęta praktyka od 20 lat i firmy windykacyjne bardzo agresywnie z tej praktyki korzystają. To znaczy firma windykacyjna nawet jak wydzwania, ona bardzo stanowczo twierdzi, że ona ma roszczenie, że jej jesteśmy winni takie a takie pieniądze. Nie przedstawili nigdy żadnego dokumentu, nie wyliczyli tej kwoty w sposób taki, który moglibyśmy sprawdzić, nie wykazali, nie pokazali umowy cesji wierzytelności, czy tam umowy przelewu wierzytelności. Nie dowiemy się, kiedy dokładnie i w jaki sposób i w jakim po jakich podliczeniach bank wypowiedział nam umowę kredytu, ale mamy płacić, ale mamy płacić, ale dostajemy informację, że mamy płacić, bo jak nie, no i tutaj mamy marchewkę troszeczkę i bardzo dużo kija, czyli bardzo dużo strachu, gruźb, manipulacji, takich ostrzeżeń, tak? Bo trzeba pamiętać, że firmy windykacyjne, dlatego one nie przedstawiają całości dokumentacji, bo to nie są firmy prawnicze i to nie są firmy, które zajmują się wierzytelnościami, na których mucha nie siada. Nie zajmują się wierzytelnościami wiarygodnymi. One się zajmują czymś innym. Ich modus operandi to jest bez względu na to, co mamy w kwitach, my jesteśmy w stanie 80% naszych ofiar uwikłać w dług, czyli przekonać do tego, żeby on ten dług uznał, żeby on zaczął nam spłacać, tak? Żebyśmy nie musieli pójść do sądu. I rzeczywiście to im się udaje. Udaje im się dlatego, że większość ludzi jest przestraszona. Większość ludzi ma jakiś wyrzut sumienia związany z kredytem, a tylko nie analizują tego, czy ten wyrzut sumienia dotyczy tej kwoty. Zazwyczaj zastrzeżenia są bardzo poważne do kwot. No i wiele ludzi płaci albo dla świętego spokoju, albo pakuje się w to płacenie,
ponieważ ufa, że po drugiej stronie ma podmiot rzetelny, ma podmiot wiarygodny, że po drugiej stronie ma podmiot, który działa zgodnie z prawem i który będzie starał się przestrzegać prawa. To wszystko jest nieprawda. Firma windykacyjna nie będzie przestrzegać prawa. Firma windykacyjna zrobi wszystko, żeby te pieniądze wyłudzić, żeby doprowadzić przede wszystkim do ustalenia, gdzie ta osoba poszukiwana jest, żeby sprawdzić, czy ta osoba poszukiwana wie cokolwiek o prawie, czy jest prawnikiem, czy ma jakiekolwiek pojęcie, bo firmy windykacyjne bardzo nie lubią się konfrontować z prawnikami. I trzecia rzecz, trzeba doprowadzić albo do tego, żeby ta osoba zaczęła spłacać tą wierzytelność, albo przynajmniej do tego, żeby ten dług uznała, żeby zostały wyprodukowane dokumenty, które można potem wykorzystać w sądzie w taki sposób, że sąd już nie będzie się zajmował tymi wszystkimi uchybieniami wcześniejszymi. Takim dokumentem jest podpisana ugoda. Jeżeli podpiszemy ugodę z firmą windykacyjną, to tak naprawdę wyjmujemy sobie z ręki zarzut przedawnienia i zarzuty odnośnie całej wcześniejszej dokumentacji, która została wytworzona w banku i w firmie windykacyjnej. Dlaczego? No bo my uznaliśmy ten dług, podpisaliśmy ugodę. To jest świeży dokument i do tego dokumentu tylko w sporze sądowym będzie się firma windykacyjna odnosić. I banki, dlaczego one dokonują tej sekurytyzacji? Dlatego, czyli tej sprzedaży. Przede wszystkim, żeby sobie wyczyścić te złe długi, bo duża ilość złych długów wiszących w banku świadczy o tym, że bank jest przede wszystkim niezaradny. Po drugie, że być może zbyt lekkomyślnie udzielał te kredyty podmiotom, które po prostu nie były w stanie zapłacić. Być może zabezpieczenia, które przewidział, były za słabe. Być może w banku istniała jakaś grupa, która zajmowała się wyłudzaniem kredytów na koszt banku. No i i to obniża jakby rating banku na rynku międzybankowym. Więc bank bardzo chce się pozbyć tych złych kredytów i je sekurytyzuje, czyli sprzedaje. Przy okazji chce sobie wyczyścić klienta. Klient wtedy, kiedy bank sprzedaje tą zaległość Kowalskiego na zewnątrz, to Kowalski w banku już jest wyczyszczony, już mu można spokojnie zaproponować nowy rachunek, już mu można spokojnie zaproponować nową ofertę, bardzo często jakąś tam finansową. Jest to klient wyczyszczony, jest to klient odzyskany. No i trzecia bardzo ważna rzecz, że bank, nękając jakiegoś swojego klienta, nigdy nie wie, ile innych klientów w ten sposób zraża, bo być może zraża nie, co prawda, tutaj klient wisi pieniądze, ale być może zraża jednocześnie do siebie jego mamę, jego żonę, może zraża jego przyjaciół, jego kochankę, jego córkę, jego dzieci, albo na przykład on poskarży się, że to jest taki bardzo agresywny bank i powie komuś u siebie w firmie i te osoby z firmy już nie będą chciały z tym bankiem współpracować, bo nie chcą mieć na głowie agresywnego banku. Bank nie chce sobie robić u klientów i osób fizycznych, o których zabiega i walczy z innymi bankami, gęby podmiotu agresywnego, podmiotu zaborczego, podmiotu, który nęka klientów. Nie chce tego. On woli to sprzedać i i wtedy to nie bank nęka, tylko kruk nęka, ultimo nęka, EOS nęka. Bank jest czyściutki. Bank tego nie robi, prawda? Bank tylko sprzedał wierzytelność, bo miał takie prawo wynikające z umowy. Bank jest fajny, windykatorzy są niefajni, windykatorów się boimy, banku nie tak bardzo. I o to bankowi chodzi. Jeszcze jest jeden problem, jeżeli chodzi o sprzedaż tych wierzytelności. Otóż bank, sprzedając wierzytelność, zalicza stratę i ta strata obniża jego podatek. Firma windykacyjna, jeżeli nie może odzyskać tej wierzytelności od rzekomego dłużnika, sprzedaje ją dalej, zalicza stratę. Stratę to jest ta różnica odnośnie tej nominalnej kwoty wierzytelności, czyli obniża to jego podatek. Płaci po prostu firma windykacyjna, która dużo takich wierzytelności, część z nich odzyska, resztę sprzeda,
więc ma straty, więc płacą takie firmy względnie nieduże podatki dochodowe, no bo straty obniżają jego rachunek, z którego się podatek wylicza. I tutaj jest pytanie do urzędów skarbowych, dlatego że jeżeli taki proceder jest, toczy się wielokrotnie, no to jest to chyba moim zdaniem wyłudzenie. Organy podatkowe się tym nie zajmują. Mało tego, jeżeli Państwo sprzedacie samochód po kwocie, powiedziałbym, nieodpowiadającej jego wartości, to Urząd Skarbowy się do takiej transakcji doczepi. Uzna, że przychód z tego samochodu jest za mały i podatek powinno się zapłacić większy, bo podatek się powinno zapłacić według wartości samochodu ustalonej przez podmioty profesjonalne, czyli na jakichś tam giełdach. Proszę zauważyć, że wierzytelność na przykład, która ma nominalnie na umowie, to jest 500 tysięcy, bank sprzedaje taką wierzytelność za 10% 50 tysięcy, to dalej jest to wierzytelność 500 tysięcy. Mimo że dwa podmioty profesjonalne, bank i nabywający tą wierzytelność, fundusz sekurytyzacyjny, uznały, że ta wierzytelność już nie jest warta 500 tysięcy, ale 50 tysięcy. Tak? I umówiły się na taką kwotę. To z czego wynika ciągle posługiwanie się i dochodzenie wartości tych 500 tysięcy i czemu wynika obniżanie podatku właśnie z tej różnicy? Takie pytanie zadaję, tak powiedziałbym, doradcom podatkowym, żeby się temu przyjrzeć. Proszę Państwa, więcej o manipulacjach firm windykacyjnych powiem w następnym podcaście, w następnym wideo. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A teraz się z Państwem żegnam. Tomasz Parol, anuluj myślnik luk.pl, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. Pozdrawiam.